Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Na początek chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje. Mamy już prawie 1500 subskrypcji. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Za wszystkie lajki i komentarze również dziękuję. I druga jeszcze sprawa. Chciałem was zaprosić, jeśli ktoś lubi Gotika, to od tego piątku, od godziny jakoś 21, 22, jeszcze nie wiem dokładnie o której zacznę, ale właśnie w piątki, soboty, niedzielę będę streamował różne gierki, ale teraz będę chciał się skupić na Gotiku, ponieważ planuję właśnie zacząć serię z Gotika, gdzie będę miał takie wyzwanie, że jak zginę, to będę zaczynał grę od nowa, więc będzie to możliwe, że bardzo irytujące. Zaczynam od Gotika trójki, bo jest to moja ulubiona część i myślę, że spośród takich, no, wszystkich Gotików to jest ona najmniej taka pobugowana, bo w Gotiku dwójce różne rzeczy się dzieją, wystarczy spaść z 2 metrów, tam będzie wyższy poziom, ale też się za to zabiorę, ale na początek lecę z Gotikiem trójką, więc jak ktoś lubi Gotika, to serdecznie zapraszam na streamy. Jeśli ktoś nie będzie miał czasu i wchodzić tam na streamy, to nie ma co się martwić, bo też jakieś odcinki z tego będę robił i wrzucał na YouTube'a, więc będzie też coś na YouTubie z tego. I teraz tak, lecimy dzisiaj dalej z Wilkiem, mamy ten tryb czas przed ostatnią bitwą, czyli testujemy zamki wilka. Dostałem też właśnie od osioła 2 nowe zamki. I teraz tak. Najpierw jeszcze sprawdzimy ten jeden, bo w tym co był ostatnio, bo tam podobno jakieś też zmiany były. Więc bierzemy wilka i też mam specjalnego sułtana, którego teraz zaraz wam też pokażę. Osioł tutaj zrobił specjalnego sułtana. Nie wiem ilu mam ich dać szczerze, bo jeszcze ich nie sprawdzałem, ich mocy, więc zobaczymy. Na razie damy coś takiego. I zobaczymy jak to wyjdzie. A może tego jeszcze bym sojusz dał, to też by mi się przydało, myślę. To jest właśnie sułtan specjalnie zrobiony pod ten tryb, który nawet nie robi murów, ma tylko rozwiniętą gospodarkę i po prostu skupia się na ataku, a wilk musi się bronić i przetrzymać ileś tam czasu. Do tego też zostało jakby to podpięte pod Overlordsa, czyli tak jak ostatnio to nagrywałem, to było tak jakby może to powiedzieć na standardowej wersji, gdzie boty miały nawet te standardowe jednostki, czyli opat nie miał zbrojnych, nie miał pikinierów. I tu osioł podpiął to po prostu pod Overlordsa, żeby te boty jednak miały te mocniejsze jednostki. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Też tego sułtana chcę sprawdzić, bo wczoraj sobie tylko zerknąłem czy mi to działa, ale jeszcze go nie testowałem jaki on mocny będzie. Okej, widzę, że też ma katapulty. Dobra. Czy oni tutaj... Nie, dobra, już myślałem, że się poblokowali, ale to tak ma być. Dobra, wszystko jest okej. Widzę, że tu też takie spore patrole wysyłają, ale to chyba tylko do obrony. Okej, tu widzę, że jeszcze kamieniołomy. Ja tam dałem mu więcej miejsca. A nie, nie dałem mu więcej miejsca. Poczekajcie, to błąd z mojej strony. Tu miał być to, ten wilk. Bo ja mu specjalnie mapę poprawiłem. Żeby on tu miał więcej, żeby nie musiał kamieniołomów tam na środek robić. No właśnie. Nie, tą mapkę wziąłem. No i mamy właśnie ten zamek, który coś tam było z nim zmienione. I jeszcze mam 2 nowe zamki do tego trybu, to zaraz wam też oczywiście je pokażę. No i z racji takiej, że mamy Overlordsa, to tu już można będzie tego wilka troszkę bardziej pomęczyć, bo będziemy mogli dać na przykład jakichś 2 Ryszardów, czy Fryderyka, Saladyna, jakieś naprawdę dobre postacie. I zobaczyć ile wilk wytrzyma. I teraz już, tam mówię, tamten odcinek był bardziej testowy, ten już jest taki naprawdę, żeby tego wilka zmęczyć. Więc sprawdzimy sobie te 3 zamki przede wszystkim dzisiaj. No i później jak będziecie mieli jeszcze jakieś pomysły ciekawe na jakieś postacie, to na pewno z tego się jeszcze pojawi sporo odcinków. Okay, ale ten patrol łuczników, w sensie ten taki, to w sumie bardziej obrona na początkowa jest naprawdę mocna, nie powiem. Bez tych łuczników to by miał ciężko z rozbudowywaniem się. Okay, jeden sułtan, widzę, a te sułtany to też widzę, że sporo kasy mają. No wilk to wiadomo, że będzie miał kasy, bo on nie rekrutuje powoli te jednostki. Ale poczekamy teraz do jakichś większych ataków, zobaczymy jak to będzie. I te sułtany zapewne też mają na tyle rozwiniętą gospodarkę, że mimo że będą musiały rekrutować do sporej ilości jednostek, na pewno będą miały cały czas te pieniądze, więc to jest idealne do tego trybu. Okej, jest pierwszy atak. Aha, widzę, że jednostki mam mniej więcej takie same, czyli dużo procarzy, dużo arabskich zbrojnych i arabskich łuczników. Okej, no to w sumie ten sułtan aż taki mocny na początku nie będzie, bo te ataki w większości to będą procarze, trochę podpalaczy. Miotacze też pewnie będą. Więc ten sułtan będzie musiał troszkę dłużej zbierać, ale w sumie jeśli on będzie musiał dłużej zbierać, to ten wilk też będzie miał więcej jednostek, więc czy ja wiem, czy takich 2 sułtanów dałoby radę? Raczej nie sądzę. Tu trzeba naprawdę potężne ataki, a ci łucznicy sami już większość tego ataku są na tę chwilę w stanie wybić.
Więc myślę, że sułtan fajnie, że ma dużo tych pieniędzy, ale on na tę chwilę będzie za słaby. A poza tym wilk już ma prawie 1000 jednostek uzbieranych. Więc takich sułtanów to ja bym może i musiał tu 6 dać. W takim razie. Chociaż widzę, że zobaczcie, ile oni w ogóle wysyłają jednostek co chwilę. Możliwe, że to przez to, że ci łucznicy w tych drwali strzelają i próbują się ich pozbyć. Ale to naprawdę dość dużo tych jednostek wysyłają. Okej, dobra. Powiem wam, że tutaj chyba nic na razie się nie wydarzy więcej. Ja chyba albo zwiększę ilość tych sułtanów. Weźmy, pójdziemy na tą mapę, chociaż tam mam milion, to może nie. Ale może na tej mapie bym coś zmienił na szybko. Sprawdzimy to sobie na tej mapie, którą używałem do tego challenge'u z milionem. Tylko, że po prostu wilka nie dam na pierwsze miejsce, żeby był jako pomarańczowy, a nie czerwony, żeby nie miał tego miliona. Bo chcę właśnie potestować te zamki, jak one będą, mając 60 tysięcy, bo widzę, że kasy mu nie brakuje. Jak już sobie zbuduję ten zamek, to powoli tą kasę zaczyna też zbierać. Więc miliona nie potrzebuje, tyle co sam potrzebuje na start troszkę. I dałem 6 sułtanów, zobaczymy jak będzie z 6 sułtanami. Okej, okej, tu już się zacznie zabawa. Tu już zobaczymy, ile dajemy, żeby wilk musiał wytrzymać. Takie 100 lat. Może więcej, tak ze 120, 120 może, żeby była równa liczba, żeby było 1300. Chociaż widzę, że on to na razie już ma problemy. Dobra, on nie wytrzyma tutaj 20 lat chyba. Okej, jednak 6 sułtanów to już potęga. Łucznicy nawet chyba nie zdążył to tych łuczników zrobić, albo jak zrobił, to już zostali pokonani. Dobra, ewidentnie 6 sułtanów to jest za dużo. 2 za mało, 6 za dużo, trzeba iść w 4. Ale to już zaraz zmienimy też zamek, bo chcę wam te inne zamki pokazać. Jestem ciekaw, co o nich sądzicie. W sensie jeden zamek to jest zrobiony, też przerobiony taki zwykły zamek wilka, który jest normalnie w plikach, a drugi zamek to jest stworzony tak, no, całkowicie od zera. Okej, chociaż może się jeszcze wybroni, ale pieniędzy to nie ma. No właśnie, to już coraz większe armie będą. Tak jak zobaczyłem, że na 2 idzie mu naprawdę bardzo lekko, tak już na 6 to idzie mu strasznie ciężko. Tym bardziej, że jeszcze podpalali w ogóle. Same te katapulty będą teraz upierdliwe. A co dopiero jak jeszcze cała armia przyjdzie. No a z tego się już nie pozbiera. Ale mówię, to mi się najbardziej w tym trybie podoba, że co z tego, że on nie jest, że jest rozwalony, że ma pół zamku w ruinie może mieć, ale nadal walczy. Że on musi tylko przetrzymać. I to nie ma znaczenia, jak jego zamek mocno jest rozwalony, on cały czas tu walczy. Dobra, ale długo też chyba nie powalczy, coraz mniej ma tych jednostek. Okej, jednak 6 tych sułtanów to jest naprawdę mocarne wyzwanie. Nawet dla takiego zamku. Ale powiem wam szczerze, że to mocarnie wygląda. Jak takie są po prostu budyneczki, takie jakby wioski mi się to kojarzą teraz. I nawet fajnie to wygląda, szczerze. Jak jest taki po prostu niby zamek, ale bez murów. Naprawdę mocno to wygląda, powiem wam. Jeszcze jak te wojska będą teraz się wysypywać. O kurde. No to wilk, przesadziłem. Chciałem cię pomęczyć, ale ja cię chyba od razu tutaj dobiłem. Tylko pytanie, czy oni przejdą przez fosę? Okej, przekopują, no to powinni przejść przez fosę, w końcu przejdą. Nie no, miazga. Dobra, okej, 6 sułtanów to naprawdę będzie za dużo. Bo wilk nie zdążył się rozbudować. Dobra, to ja teraz tak, zmienię zamek i zmniejszę też ilość. Może damy 4 sułtanów. Okej, zostawię 4 sułtanów. Zamek też już podmieniłem. Prędkość zwiększymy i to będzie ten taki zamek chyba numer 1 właśnie, co jest w plikach gry. Tak, to jest ten zamek numer 1. I zobaczymy, co tu będzie się działo. Bo na przykład tamten zamek to jeszcze
Został ulepszony, dostał dodatkowe wieże, a tutaj czy coś zostało ulepszone? Nie wiem właśnie, ale chyba nie. Tu nie widzę, żeby coś zostało ulepszone. Cztery te wieże. Tutaj też są te wieże. Nie widzę, żeby coś tu, chociaż, a może tamte wieże zostały dodane. Coś tam zostało chyba jednak dodane. Tu na tyle nie było tych wież. Jakie mam wrażenie. Dobra, tu będzie to samo. To będzie to samo. Jednak może wilk potrzebuje ten milion. Zaraz jeszcze to też sprawdzimy na... z zamkami na Overlordzie. Na przykład damy takiego Fryderyka, Saladyna i Wezyra i zobaczymy, czy wilk wytrzyma. Tylko bardziej chciałbym zobaczyć jeszcze, który z tych zamków będzie najmocniejszy, ale wygląda na to, że ten będzie słabszym zamkiem. A tu jeszcze trebusze mu dodał osią, okej. Fajnie to wygląda, szczerze, tak na środku. Ale płonie to on cały czas. No kuszników przecież tam jest wystarczająca ilość, czemu wy nie bronicie? Co to ma być? A to była chatka drwala, dobra, ale oni tu drwali narobili. Już myślałem, że jeden wybuch. I tylko domy po nim zostały, te takie ruiny. Dobra, no ma w teorii 20 tysięcy, zamek rozbudowany. O proszę, tu jaka jeszcze obrona się zrobiła teraz. Zobaczymy, jak te ataki przyjdą. Ci łucznicy są w stanie wybronić ataki tych katapult. Ale zobaczymy, co... Aha, no i tam jeszcze biegają. No to w sumie dobrze, że tam biegają. Przyda się. Żeby nie został podpalony znowu. I teraz pytanie. Zaraz ruszy fioletowy. Już rusza fioletowy. Jasno-niebieski też zaraz ruszy. Zielonemu i czarnemu jeszcze troszkę brakuje. Kurde, ale teraz to mi się tak skojarzyło, jak ktoś oglądał film Troja, to tam mi się tak podobało, jak na przykład byli ci łucznicy na murach, jak właśnie ten, jak on się nazywał, Agamemnon, ten król, co tam atakował właśnie, i on atakował właśnie tą Troję i tam było tak idealne jeszcze takie wojsko ustawione pod tymi murami, żeby wilkowi na przykład coś takiego dodać w którymś zamku, żeby zrobić taki mur, na przykład jak ma on jakiś prostokątny zamek, ma taki w sumie jeden prostokątny zamek, i jakby mu dodać właśnie taki pełen mur łuczników i do tego z przodu ustawić takich zbrojnych, takich no mniej więcej odtąd dotąd, gdzieś tak załóżmy 10 w tą stronę i tak na przykład 50 w tą stronę chociażby, i tak taka obrona to by była, to by tak pięknie wyglądało, na pewno by to było dla niego kosztowne i może by to mu mega przeszkadzało, bo jednak jakby co chwilę musiał dokupować tych zbrojnych, to by mu to psuło, ale w sumie on z racji takiej, że nie atakuje, no to tą kasę po coś też musi mieć. Więc jakby taką obronę jak stroi tutaj podpatrzeć i też mu ustawić, no to by naprawdę było mocne. Okej, dwa ataki były, wybronił się bez problemu. Idą dwa kolejne. Widzę, że w tym zamku, jak jest czterech, to daje radę się bronić. Czyli raczej w tamtym też powinien dać radę się bronić. Ale szczerze, najbardziej chcę właśnie tego trzeciego zamku uciekać, bo to jest taki jakby powiedzieć nowy zamek. Nie wiem, czy osioł w sumie wzorował się na jakimś innym zamku czy coś, ale... jest naprawdę ciekawe, bo jak tak sobie też mówię, ja tylko zerknąłem, czy to mi wszystko działa. I ten zamek naprawdę mi się podoba bardzo. Dla mnie mógłby wilk takim mieć normalnie nawet. Okej, no w tym zamku widzę, że te boty się tak też mocno rozchodzą. Ale to tak było też nawet normalnie, jak robiłem ten turniej wilków, gdzie było te 8 różnych zamków. To było dokładnie to samo. Że w tym zamku atakowali tak wszystko dookoła, trochę z tej strony, trochę z tej strony. No dobra, ale w sumie mocno mu rozebrali ten zamek. Kasa mu się skończyła, okej, no to on też padnie. 4 sułtanów to też za dużo, jak na ten zamek wygląda na to. Dobra. No to tutaj też by 100 lat nie wytrzymał. Tu problem na razie z przytrzymaniem 20 lat, a sułtanów dwóch mniej. Jakby było 6, to już by padł, bo teraz by były jeszcze na przykład jeszcze kolejne 2 ataki. I już by było po nim. Okej, okay. Jest i kolejny atak, 1440 jednostek. No i teraz pytanie, czy do tego ostatniego zamku, który zaraz tutaj jeszcze przetestujemy, zanim pójdziemy na przykład na jakieś boty na Overlordzie jeszcze testować, czy zmniejszyć ilość sułtanów, czy też zostawić 4, bo w sumie jestem ciekaw, czy tamten zamek przetrzyma lepiej.
Ewidentnie czwórka wygląda na to, że też to jest trudne wyzwanie dla Wilka. Może to tylko w tym zamku, może na przykład w tamtym poprzednim, czy w tym, który jeszcze zaraz będzie, może by mu poszło lepiej, bo ten naprawdę. No, ten przód jest za słaby, szczerze. Już tamten w tym poprzednim zamku miał lepszy, to miał przynajmniej jakieś 4 baszty, większą ilość kuszników. Okej, no to tu mamy po wilku? Nie, jeszcze powinien się wybronić. Ale zaraz przyjdą kolejni. Miotacze teraz tylko by wybronili. Ale już idzie jasno-niebieski, jeszcze no właśnie. Widać jaki ten sułtan jest kurde mocny też, bo w sensie nie sam sułtan sobie, ale ich ilość jak zmienia. Bo jak dałem dwóch, to w tamtym zamku praktycznie nic nie mogli zrobić tymi pierwszymi atakami. Ale jak było już czterech, dodatkowe dwa ataki, to od razu ruina się robi. Dobra, to już powinno wystarczyć. Okej, ile przetrzymał? No tak 22 lata. Dobra, zostawię też czterech, żeby było. I tak samo może jeszcze powinienem z czterema sprawdzić tamten pierwszy zamek. Bo wydaje mi się, że no sześciu to jednak przesada, szczególnie tych sułtanów. Może sześciu szczurów byłoby bardziej tutaj normalne. Chociaż na Overlordzie te szczury i tak będą za mocne. Dobra, na razie jeszcze sprawdźmy ten zamek, bo ten zamek jest naprawdę dobry. Zobaczymy jak tu pójdzie. Czy tu chociaż dłużej wytrzyma niż te 22 lata na tę chwilę. Zmieści się ten zamek? Powinien. O nie, tu sobie zablokował rudą. Ten zamek zapomniałem, że on trochę bardziej tak na tył idzie, bo tamte zamki poszły trochę do przodu, a tamten na tył tak się rozciąga. Ale ten ma naprawdę mocarny mur z przodu, więc ten zamek jest przepiękny, naprawdę. Tak mi się podoba ten zamek. Dobra, daję radę. Łucznicy wybronili. Tam, okej, naprawił. Jest brama. Tutaj nie wiem czemu, tylko mur jakby nie do końca zrobiony jest. O, w tym miejscu coś tutaj jest nie tak. Chyba, że tam jakaś fosa będzie zaraz, to może dlatego. Okej, łucznicy na razie dobrze się ustawili. I to jest prawdziwa forteca. To chyba najbardziej mi ten zamek odpowiada na ten challenge, szczerze, dla wilka. Żeby musiał przetrzymać 100 lat. Tu wygląda naprawdę, jakby się ufortyfikował tak dobrze. Ten mur jeszcze z przodu jest przepiękny i ta fosa w ogóle jaka będzie. Tu jestem w stanie uwierzyć, że może by. No może 100 lat to nie wytrzyma na tych czterech sułtanów, patrząc jak oni mocni są, ale. Więcej. Dobra, ja obstawiam, że przebije tutaj te 22 lata, no spokojnie. Już sułtany będą musiały się bardziej wysilić już. Mamy pierwszy atak, ale ten atak podchodzi prosto pod tę grupę łuczników. Ten atak sam w sobie nic nie zrobi. Jasno-niebieski zaraz przyjdzie. Tak, idzie jasno-niebieski, dobra. Fioletowy to nic nie zrobił. Czarnego rycerza, rycerze, co ja mówię, arabscy zbrojni pomogli. Pokonali ten oddział łuczników, no i zobaczymy, jeszcze zielony dołączył, okej. No resztka fioletowego, tam z połowa pewnie jasno-niebieskiego. Dobra, tu widzę, że jeszcze smolnerowe były po całej linii. Ten zamek jest dobrze broniony. Tutaj te pierwsze ataki to nic nie zrobiły. Patrzcie, to jest który? Trzeci atak? Jeszcze tylko jeden nie zaatakował, ale zaraz będzie też atak czarnego. I tu, no tyle co te mury. Dobra, ale tutaj to przewiercili się. No co dalej? Nie przepłyniecie już. Dobra, chociaż patrząc na to, że tu strat nie było, to jestem w stanie uwierzyć, że w tej fortecy i naprawdę jest w stanie te 100 lat przetrwać, minimum.
Zanim w ogóle podejdą, to te mangonele już zrobią duże straty. Później jeszcze kuszników dużo. Jakaś mała grupa tylko pod te mury już podchodzi. Mimo, że nie ma pieniędzy, ale ma 550 jednostek, co jest na tę chwilę bardzo dużo w porównaniu do poprzednich tu bitew, więc jest okej. Jest okej w tym zamku. Jest kolejny atak, o nawet dwa ataki. Dobra. Zaraz jeszcze zielony też, zanim by się w sumie tu ustawili, to zielony może też podejdzie. No i tu już mają 1400 jednostek. W ogóle te sułtany zostawiają coś sobie w obronie? Tak, coś tam w obronie mają. Szkoda, że z tej wieży nie korzystają, bo mogliby wejść na te mury. No zobaczymy ile tutaj. No już zobaczcie, już 21 lat, zaraz będzie 22. To już przebije tam w tamtym zamku rekord. W końcu będę mu zadawać te straty, ale tutaj ma nawet 600 jednostek, więc między tymi atakami jest w stanie coś tam rekrutować. No w końcu wiadomo, żeby go zmiażdżyli już. Bo nie może utrzymać nawet jakiejś ilości pieniędzy, bo co chwilę musi się odbudowywać. Jeszcze zielony idzie. Ale tutaj nie udaje mi się tak katapultami atakować. Tam katapulty głównie zniszczyły, bo poniszczyły te wieże, zadały duże straty. I nie miał tych pieniędzy. Ale tutaj cały czas te wieże są pełne tych kuszników. Do tych wieży też niełatwo się przedostać. Katapulty naprawdę mocno by tu musiały obstrzelać. Więc ten zamek na tę chwilę wygląda na to, że on będzie najlepszy. Tu może z sześcioma byłoby dopiero ciężko. Sześciu może i by tutaj rozwaliło tak szybciej, jak to właśnie było w tamtych zamkach. Wydaje mi się, że nawet ten zamek numer 4 to jest w plikach gry, czyli ten, który był tutaj jako pierwszy, ten z mocnym frontem, on też by nie tyle nie wytrzymał. Nawet z czterema. Jej, tylko tutaj atakują, nic więcej nie mogą zrobić. Jeszcze jeden spóźniony atak. Wybiera się jeszcze czarny sułtan. Też nic nie zrobi już. Jak sam atakuje, chociaż zobaczcie, wilk już teraz ma problem. Nie może odbudowywać. Nie ma tutaj nic, został zblokowany. Więc teraz zaczyna się ten moment, w którym już broni się z tego, co ma. Bo ma problem z zbieraniem jakiegokolwiek drewna. Chociaż widzę, że teraz może coś mu się tam uda zebrać. Ale zaczynają się pomału problemy. No i teraz zostaje tylko wytrzymać. Nic ataki, no nie mogą zrobić na razie. Poniszczą tylko te mury. Jak nie odbuduje kamieniołomów do kolejnych ataków, no to może zaczną przebijać się coraz dalej. Problem będą mieli jeszcze z tym przekopaniem się. No, jest tu dużo tej fosy. Dość, bardzo dużo. Więc zobaczymy, czy Wilk się teraz podniesie trochę z tego, bo został przeblokowany. Jest kolejny atak, jasno-niebieski się wybiera, fioletowy też zaraz powinien. Mają 1800 jednostek, tak, wychodzą razem. No oni to mają naprawdę idealne zgranie. Zobaczymy, u Wilka 700 jednostek, zobaczcie, w międzyczasie udało mu się wszystko odbudować, podniósł się, straty naprawione. Wszystko idzie coraz lepiej. Więc wilk jest dobrze zaopatrzony. Jednostek na siedzibie też ma bardzo dużo. Wygląda na to, że tu sułtanom dużo czasu zajmie to, żeby się tam przebić. Prędzej coś czuję, że grę wywali, jak już będą mieli po 3000 jednostek, niż podbiją ten zamek. Jestem ciekaw, czy jakieś inne boty, teraz tak myślę, kogo by tu dać na przykład na ten zamek. Jakiegoś Ryszarda damy, Opata, Saladyna. Kogoś jeszcze, może Fryderyka na przykład? Okej, zaraz znowu zostanie przyblokowany, wszystko mu zniszczą na 100%. O, patrzcie, spryciarza po murach sobie wchodzą, nawet więcej. No to sobie schodki zrobili, spryciarze, no. Ale tutaj już zobaczcie ile, 34 lata.
Zbliżamy się pomału, pomału do tej setki. Tutaj wygląda na to, że będzie w stanie wytrzymać. Bo nawet jakby teraz go zblokowali na tyle, żeby już się nie odbudowywał, to wtedy, zanim jeszcze się przebiją do środka, zanim przekopią, tu coś, tu poniszczą jeszcze bardziej, tu kolejny atak, tu kolejny, to nawet jestem w stanie wierzyć, że do tych 100 lat mógłby wytrzymać. Zobaczymy, jak teraz tu wyjdzie. Ok, jeszcze masz czegoś naprawiać. Z podatków pewnie jeszcze są pieniądze, więc tu żaden problem. Pieniędzy co prawda nie ma i znowu będzie długo czasu zajmowało mu odbudowanie. Sułtan ma za dużo procarzy. Ci procarze nic nie robią tak naprawdę. Gdyby takiego bota, na przykład, nie wiem, takiego Ryszarda, czy takiego Fryderyka, przerobić na takiego bota właśnie, żeby, jak tutaj osioł zrobił z sułtanem, żeby właśnie jakieś mocniejsze jednostki atakowały i miały w miarę dobrą rekrutację, żeby po prostu było mniej procarzy i podpalaczy, żeby tam było tylko trochę do przekopywania, no to myślę, że byłoby ciężej wilkowi. Ok, zobaczymy, czy zostanie przyblokowany teraz, bo wszystko mu zniszczyli. Jedna zagroda tylko przetrwała. I tu jeszcze będzie, jeszcze idzie jeden atak. Jeszcze dobrze nie wyszedł, a tu już chce budować machiny oblężnicze. No, na razie nie może się odbudowywać. Okej. Zasłonę zrobił. Wygląda na to, że teraz po tym ataku już mogą pojawić się jakieś większe problemy. Chociaż jak mu znowu teraz te farmy wszystkie, co buduje, poniszczą, musiałoby się jedzenie wilkowi skończyć. Musiałaby mu popularność spaść do zera. Inaczej to się cały czas po trochę będzie odbudowywał. Lat już przetrwał. No mówię, wytrzyma chyba do tej setki. Kolejny atak jasno-niebieskiego już ma 2140 jednostek. No to powiem wam, że naprawdę wilkowi się uda. Bo tym bardziej, że teraz nawet już ten jasno-niebieski odskoczył. Fioletowy z nim nie zaatakuje tak szybko. Każdy sułtan wygląda to, że chociaż dobra, zielony może zaatakuje z fioletowym razem. Wilk cały czas jest w stanie się odbudowywać, nie zostaje zblokowany. Coraz więcej jednostek też u wilka się pojawia, już prawie ma 800 jednostek, ostatnio miał 700. Więc naprawdę w tym zamku idzie mu bardzo dobrze. W tym zamku to by wilka trzeba było na starcie rozwalić, tak jak to właśnie było w poprzednich bitwach. Na przykład było 6 sułtanów i wilk nie zdążył się dobrze rozbudować. Tak długo się ustawiałem, że zaraz kolejne ataki jeszcze tu przyjdą. Tego sułtana to nawet ta sama fosa by tu prawie że pokonała, bo sułtan ma podpalaczy do przekopywania, no oni za mocni to nie są. Więc jakby miał przez tyle tutaj się przekopywać fosy, to ja nie wiem, czy on da radę. Idzie zielony, a fioletowy? Dobra, fioletowy też będzie zaraz szedł, już idzie. Zobaczymy, jasno-niebieski troszkę tutaj. Dobra, w sumie to on nic nie zrobił, chciałem powiedzieć, że to coś sam poniszczył. Ale to jest nic. Te dwa ataki coś więcej zrobią. I widzę, że te sułtany coraz więcej pieniędzy muszą też wydawać. Ten to w ogóle nie ma pieniędzy.
No same te mangonele już mocne straty zadają. Jeszcze ci łucznicy. Letowie to zaraz połowę straci. Ten atak też bez sensu. No jak takie ataki będą, to faktycznie wilk przetrzyma. Więcej stracili. Zanim podejdą jeszcze. Pięćdziesiąt lat, połowa przetrzymana. Nawet jakby czterech sułtanów się wybrało naraz, ale będą się ustawiać tak blisko, to oni połowę prawie że stracą i wilki tak się wybroni. Oni są bez szans. Tutaj wilka by musieli chyba jeszcze 200 lat próbować pokonywać. Wilk traci ledwo 40-50 jednostek podczas takich ataków. To były trzy ataki, a straty są prawie że takie same jak w tych pierwszych atakach. Ten jeszcze tam wychodzi dopiero po magazynie. Tu już zaczyna tracić jednostki. Zobaczcie, oni już 1000 jednostek tylko mają. I połowę to tu wytracą. Dobra, wiecie co? Kończymy, bo wilk na pewno tutaj przeżyje te 100 lat. Ataki nic nie robią. Oni jeszcze tutaj po raz drugi się ustawiają. Przecież ty jeszcze bliżej tylko podszedł. 500 jednostek ma. Nawet nie, to nie ten. 600 jednostek. Dobra, idziemy testować teraz jeszcze jak to będzie w takich bitwach, czyli damy te boty na Overlordzie normalne i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tylko teraz pytanie, czy ja mam jakąś fajną mapę pod Overlordza, wiecie co? Ja nie, chyba nie mam zgranej jeszcze tej mapy, gdzie miałem... Chyba, że na tej sprawdzimy, na tej możemy sprawdzić w sumie, bo nie mam tej mapy, gdzie było w Podtrzasku. Czyli gdzie ja się też biłem wtedy z tym, z wilkiem na sześć innych postaci. Dobra, sprawdzimy tutaj. Damy jeszcze Fryderyka. Ta mapa też w sumie będzie dobra do tego. Zobaczymy jak tu wyjdzie. Trzech na jednego. Dobra, wilk, zmieścisz się tym zamkiem? Zmieścisz się. Tam sobie przejście zblokujesz. Okej, okay, no dobra. Będzie trzeba jakąś specjalną mapę pod ten tryb jeszcze zrobić. Ryszard, Fryderyk i Wezyr, czy wy dacie radę z tym wilkiem? Na razie tu Ryszard widzę, że mocne straty zadaje. Okej, ta balista skupia się na tych pikinierach na razie i na innych katapultach, a tu Ryszard od lewej strony sobie na spokojnie atakuje. Okej, dobra, przyszli łucznicy, no to już tak łatwo nie będzie teraz. Wilk ma 17 tysięcy, musi się bronić, bo zaraz będzie miał problemy. Okej, wilk bez pieniędzy, 220 jednostek ma i zaraz tutaj będą ataki. No Wezyr jak przyjdzie z tymi łucznikami konnymi, do tego jak przyjdzie tu jeszcze Ryszard albo Fryderyk ze zbrojnymi, to faktycznie będzie znacznie cięższe, bo mówię, u sułtana jest fajne, że on ma cały czas pieniądze i on jest taką, nie wiem, maszyną do atakowania, ale z drugiej strony te ataki są o tyle słabe, że brakuje mu jakichś lepszych jednostek, bo przez tych prosarzy i podpalaczy, których ma tam dość sporą ilość, ciężko mu atakować i zobaczymy jak to będzie właśnie, gdy taki wezyr będzie atakował łucznikami konnymi i on powstrzyma tych wszystkich łuczników, kuszników, no i zbrojnin, czy tam jeszcze pikinierzy będą mogli na spokojnie próbować przedostawać się do środka i to zaraz się skończy, bo tutaj zobaczcie, na starcie go już na tyle obili, że wilk wydał wszystkie pieniądze, 300 jednostek tylko uzbierał, to jest bardzo mało. A tu zaraz jeszcze wielkie armie przyjadą. Okej, okay, no i to ojejku, ojejku. Jeszcze łucznikami próbował się bronić, nie no to nie ma szans.
Trzy postacie na Overlordzie to może być za dużo. Jeszcze podpalili w ogóle tam jakoś. Wiecie co? Będzie trzeba tu sprawdzić ten zamek. Może to też miejsce jest trochę takie złe, no, ale te zamki Wilka na tyle są duże, a mapy są tak małe, że tu będzie ciężko tak jakoś fajnie wpasować. Tym bardziej, że te zamki na Overlordzie same w sobie też są duże. Ale spróbujemy jeszcze może tutaj wcisnąć ten zamek właśnie, co był poprzednio. Ten taki najlepszy. Wezyr. Dobra, ta trójka jest ewidentnie za mocna. Tutaj ile było? 14 lat wystarczyło im. Czyli te pierwsze ataki uzbierali i już był koniec. Okej, jeszcze raz to samo, tylko sprawdzimy właśnie w tym dobrym zamku. Tylko czy ten dobry zamek się zmieści, bo on tak na tył poleciał mocno. Chociaż wygląda na to, że powinno być okej. Okej, łucznicy są. Jak tutaj rudę sobie zblokuje, to zawsze ma po tej stronie jeszcze. Ale Ryszard spokoju nie daje. No Ryszard najgorszy będzie. Jak tu zaraz łucznicy się nie zjawią, to te pieniądze znowu znikną. 24 tysiące. Są mi łucznicy. Dobra, na razie te pierwsze ataki prawie że przetrzymane, chociaż nie, te ataki dopiero idą. Nie, dobra, trzy boty na Overlordzie to ewidentnie za dużo. Nawet w tym dobrym zamku, oni go po prostu zniszczą. Więc może dwójka to jest max. Albo trójka jakichś słabszych, typu węże, szczury. Tutaj będzie to samo, już nie ma pieniędzy. 200 jednostek, wystarczy jeden atak wyzyra i będzie po nim. Nawet nie zdążył się dobrze zabudować. Więc trzy boty na Overlordzie, nawet i na te zamki to za dużo. No chyba, że Wilk miałby milion, no to może wtedy jeszcze można tu myśleć, bo będzie miał wtedy jak się odbudować, ale też mu będzie ciężko. Jak tu cały czas go będą nachodzić, to odbudowywać będzie miał się z czego, ale dużo jednostek też nie zrekrutuje. Więc pod to postaram się jeszcze jakąś mapkę lepszą zrobić. Pod ten tryb. Ewentualnie ta mapa w Podczasku była właśnie fajna, tylko tam by musiał Wilkowi więcej miejsca zrobić, bo nie wiem, czy ten zamek w ogóle się tam zmieści. Ale to jeszcze sprawdzę sobie dzisiaj, tam wieczorem. Jest ja tak wezyra. Powiem wam, że kusi mnie spróbować, żeby zrobić jeden versus jeden, bo wezyr jest idealną postacią do tego, żeby walczyć z takim wilkiem, bo tutaj nie potrzeba jakiejś dużej ilości zbrojnych. Tu trzeba pozbyć się łuczników i kuszników. I wezyr w tym jest najlepszy. Jestem ciekaw, czy jeden versus jeden wezyr dałby sobie radę, by dać im 60 tysięcy na start. Może tym pierwszym atakiem wiadomo, nie dałby rady, tym drugim też nie, ale w końcu by wezyr miał taką ilość łuczników konnych, że mam wrażenie, że powinien na spokojnie dać sobie radę. Ej, no ewidentnie, 3 boty to jest za dużo. Okej, zrobimy jeszcze jeden pojedynek. Jeden versus jeden, bo jestem ciekaw, jak to właśnie będzie wyglądało, jak taki wezyr będzie atakował tymi łucznikami konnymi. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zostawimy ten zamek, nie będę zmieniał. Okej, mamy atak wezyra, 1180 jednostek na tę chwilę i zobaczymy, jak sobie poradzi. No tutaj powpada w smolnerowy, no właśnie, to będzie taka najgorsza zmora na tę chwilę. Te smolnerowy, bo tam jednak jak było inne ustawienie, to inne jednostki też aktywowały te smolnerowy. Tu może być trochę gorzej. Ale zobaczymy, czy w późniejszym etapie jeszcze poradzi sobie. Tak jeszcze z 2-3 ataki zobaczymy. Jest kolejny atak. Okej, dobra. Wezyrowi szybko skończyły się pieniądze, więc nawet nie zwiększył. Więc jeden versus jeden to jednak nie wyjdzie. Bo myślałem, w sumie by musiał wezyrowi może dać więcej pieniędzy. Żeby tutaj miał cały czas coraz większe te ataki. A jak on nie będzie zwiększał, tylko będzie zwiększał o 70, to nie ma sensu. Wilk już prawie 800 jednostek. Więc Wilk też uzbierałby 2000 na tej siedzibie i Wezyr nigdy by się chyba przez to nie przedarł. Więc to jednak tak nie wyjdzie, jak myślałem, bo za mało pieniędzy ma. Dobra. Na tym sobie zakończymy. Jeśli macie jakiś pomysł albo chcielibyście kogoś zobaczyć, bo to teraz tak, zamki overlordsowe będą te zwykłe, są po prostu za słabe, no szczególnie gdy mają te podstawowe jednostki. Tam to tylko można by było, nie wiem, jakiegoś Wilka próbować przeciwko Wilkowi Ryszarda, jakieś postać, która ma lepsze jednostki, ale to jest bez sensu. Więc mamy takiego mocnego sułtana, który, no jak jest ich czterech, to widzieliście, co jest w stanie zrobić. Mamy też zamki overlordsowe, więc jak chcecie zobaczyć konkretne zestawienie
I jak macie jeszcze jakiś pomysł na może na fajną mapę, jak mogłoby wyglądać, to też dajcie znać. Albo jeśli jak macie jakąś mapę, to możecie podesłać na Discordzie, tam na kanale mapy. To ja sobie wtedy wgram i zobaczymy, co to będzie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o wilku, dajcie znać, co sądzicie też o tym zamku. Bo Osioł naprawdę mi się zrobił dobrą robotę i z tym sułtanem też. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do jutra, do następnego odcinka, do 10. Na razie.